Margaret jest przykładem artystki, która w bardzo krótkim czasie wywalczyła sobie pozycję na polskim rynku muzycznym, o którą inne gwiazdy bezskutecznie walczą latami. Jej utwory raz po raz okrzykiwane są hitami, jest jednak coś, czego o piosenkarce nie wiedzieliśmy. Okazuje się, że ma poważne problemy, a jej ostatnie wyznanie rozrywa serce. Margaret swoją karierę rozpoczęła od wydania w 2013 roku mini-albumu All in It, który szybko okazał się prawdziwym hitem sprzedażowym nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. W bardzo krótkim czasie gwiazda znalazła się na okładkach wszystkich branżowych magazynów, a jej życie zaczęły uważnie obserwować miliony. Choć ona sama bardzo niechętnie zdradza jakiekolwiek szczegóły dotyczące swojego życia prywatnego, do mediów raz po raz wydostają się informacje, które wywołują ogromne poruszenie wśród fanów. Napisano już o niej tyle, że wydać by się mogło, iż Margaret nie ma przed swoimi fanami żadnych tajemnic. Tymczasem okazuje się, że gwiazda ma bardzo poważny problem, który zdradziła w wyjątkowo osobistym i poruszającym wyznaniu. Margaret zdecydowała się opowiedzieć o czymś wyjątkowo poruszającym na fali ostatnich nieustających newsów dotyczących mowy nienawiści. Coraz więcej gwiazd decyduje się na opowiadanie w mediach o swoich przykrych przeżyciach i doświadczeniach. Tak postąpiła także Margaret, w której przypadku było to wyjątkowo przykre. Trauma była tak ogromna, że konieczne było wsparcie w postaci specjalisty psychologa. Doświadczyłam boleśnie hejtu. Jestem bardzo wrażliwą osobą, chociaż udaję, że nie jestem. Do dzisiaj chodzę na terapię do psychologa, ponieważ bardzo często nie radzę sobie z tym, co się dzieje, gdy ktoś o mnie mówi, coś mi wmawia. Jest to bardzo bolesne i ciężkie, ujawniła w rozmowie z portalem Eurowizja.org. To wyznanie rozrywa serca wielu fanów piosenkarki, którzy zasypali jej profile w mediach społecznościowych licznymi komentarzami zawierającymi słowa wsparcia. Margaret jednak nie jest jedyną celebrytką, która przeżyła piekło przez wszechobecny hejt. Nie tylko Margaret zmaga się z tego rodzaju problemami. Po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza w polskich mediach rozgorzała walka dotycząca mowy nienawiści. Tysiące osób domagało się dokładnego zdefiniowania w prawie tego wszechobecnego w internecie pojęcia, co miało także wpływ na polski showbiznes. Jako pierwsza w mediach głos zebrała Doda, która zdradziła, że bardzo często otrzymuje pogróżki oraz jest obiektem hejtu. Dostaje wiadomości z groźbami, w których bywa napisana na przykład: dzisiaj Doda umrze. Ktoś informuje, że planuje strzelać do mnie z okna kamienicy. Zdradziła.
W ramach walki z tym przerażającym zjawiskiem właśnie organizowany jest specjalny koncert Artyści Przeciw Nienawiści, w którym wziąć ma udział wiele polskich gwiazd.